Na osiedlu Jagiellońska jest coraz więcej nowych altanek śmietnikowych. Ich modernizacja miała służyć przede wszystkim podniesieniu estetyki osiedla. Tak niestety nie zawsze się dzieje, bo jak się okazuje, czasem trudno odebrać z nich śmieci. Altanki śmietnikowe usytuowane są w takim miejscu, żeby był dogodny dojazd samochodu, który wywozi te nieczystości. No niestety jest to również i dogodny punkt parkowania samochodów osobowych, pomimo wszystko, że są narysowane koperty. I są też umieszczone łatwo rzucające się w oczy duże czerwone tabliczki informujące o bezwzględnym zakazie parkowania na miejscach zarezerwowanych dla śmieciarek. Finał tego wszystkiego jest taki, że altana śmietnikowa jest zawalona tymi nieczystościami, natomiast do administracji są zgłoszenia, wpływają, dzwonią ludzie, wpływają skargi, że nieczystości nie są wybrane. No niestety, okazuje się, że tutaj również musi być dobra wola mieszkańców. Dlatego też administracja osiedla Jagiellońska apeluje do nich, aby parkując samochody przed swoimi blokami, zostawiali jednak dojazd do altanek śmietnikowych. Jeśli apele nic nie pomogą, być może w innych miejscach na osiedlu Jagiellońska zostanie zastosowane takie samo rozwiązanie, jak przed altanką między blokami 19 i 20. Tam rzeczywiście jest wąska, dosyć wąska ulica, no i niestety jeżeli jest zastawiona samochodami, no to już w ogóle nie ma możliwości manewru, możliwości odebrania tych nieczystości. No i w tym momencie będą tam ustawione słupki, żeby uniemożliwić jakikolwiek postój przy tej altanie śmietnikowej. Dzięki temu śmieci będą mogły być stamtąd w końcu systematycznie wywożone. Mieszkańcy osiedla Sobieskiego i słusznie są dumni z wszechobecnej tam zieleni. Jest ono w niej wręcz skąpane. Czasem jednak, jak przy budynku 213, rodzi to pewne problemy. Ostatnio, powodując na przykład zagrzybienie lodżi, przysparzały ich wyrośnięta topola i równie dorodny klon. Chcąc nie chcąc, na prośbę lokatorów, administracja musiała roślinną ekspansję powstrzymać. Drzewa rosną blisko budynku, także korzenie wchodzą pod fundamenty, dlatego jakby tutaj referat ochrony środowiska wydał zgodę. Drugie drzewo wrosło w siatkę i też stwarza zagrożenie. Może nie rośnie bezpośrednio przy chodniku, ale rośnie no tak w bliskiej odległości też od budynku i jeżeli osoby mieszkające na parterze wyjdą na ogródek, czy osoby wychodzące z pieskami, to takie drzewo podczas wichury może się złamać. W środę z dwoma wysokimi drzewami wzięli się za bary pracownicy spółdzielczej administracji. Dzięki wykorzystaniu podnośnika oraz piły elektrycznej roślinny węzeł gordyjski przecięli szybko i sprawnie. Pomogło zapewne doświadczenie, bo tego typu interwencje na osiedlu Sobieskiego są dość powszechne. Podobnie jak całoroczne starania o kondycję i estetykę terenów zielonych, pracy nie zabraknie konserwatorom także tej jesieni. Będziemy wykonywać też prace pielęgnacyjne, podcinać gałęzie. Mamy zgłoszenia od mieszkańców, że podczas nawałnic, podczas wichur gałęzie się łamią bądź nie wiem, uderzają w okna czy w elewację. No, stwarza to zagrożenie, także tego typu prace będziemy prowadzić na osiedlu Sobieskiego. Jeszcze w tym roku administracja zaplanowała także nowe nasadzenia, a także podcinanie krzewów i żywopłotów.